Cartridge 400 w jednym to żenująca padaka przeznaczona dla pegasusowych Januszy. 150 w jednym to już cartridge dla graczy, pozbawiony śmiecia, za to wypchany tytułami w większości uznawanymi za udane. Ale 100 w jednym to jest, proszę Państwa, cartridge dla koneserów. Mówię to absolutnie bez ściemy i na serio. Pozytywne wrażenia zaczynają się już od takiego banału jak etykieta, na której zamiast typowych dla chińskich kartów grafik zerżniętych z gier nie mających nic wspólnego z Pegasusem, naklejono przyjemny kolażyk pixelartowych sprite'ów, z miejsca wprowadzających w odpowiedni retro klimat. W dodatku etykieta kłamie. I jest to, o ironio, kolejny plus. Otóż na karcie znajduje się nie 100, a 143 gry. I te dodatkowe pozycje to nie są jakieś bezczelne powtórki, tylko normalne, legalne gry. Znaczy, na tyle legalne, na ile mogą być chińskie piraty, ale wiadomo, o co chodzi. Kolejną przyjemną niespodziankę serwuje nam menu główne. I nie chodzi mi o to, że kartridż wyprodukowała firma Super UFO. Może to detal, ale po raz pierwszy widzę pegasusową dyskietkę, na której gry ułożono alfabetycznie. Alleluja! Wreszcie koniec z zapisywaniem numerków ulubionych gier z tyłu kartridża. Masz ochotę w coś zagrać? Przewijasz do odpowiedniej litery i jazda. Najważniejsza zaś funkcja kryje się pod obudową. Otóż nie jest to typowy złom na glucie, a na płytce znajdziemy prawdziwy skarb. Bateryjkę do zapisywania save'ów. Określam ją jako skarb, ponieważ prawie ćwierć gier z listy potrafi skorzystać z jej dobrodziejstw. I to właśnie przez te gry ten kartridż jest, jak już mówiłem, dla koneserów. Na pierwszy rzut oka zawartość jest bardzo podobna do 150 w jednym, czyli znajdziemy tu przekrój przez NES-owe klasyki oraz sporo perełek wartych dziś krocie na oryginalnych kartridżach. Jest tu cała seria Mega Man, trylogia Ninja Gaiden, wszystkie części Adventure Island, Double Dragon, Żółwi Ninja czy Mariana. Do tego oczywiście obowiązkowe hity pokroju Contry, Life Force, Jackal czy Chip and Dale'a, choć z niewiadomych przyczyn znalazła się tu tylko część druga. Dobrze, że przynajmniej kacze opowieści są obie. Ale dużo smaczniejsze są te gry, których zazwyczaj na tych składankach nie znajdziemy. Chodzi mi o takie tytuły jak na przykład Ghosts and Goblins oraz sporą kolekcję NES-owych białych kruków. Znalazły się tu takie hity eBaya jak znane ze 151 Little Samson i obie części Flintstone'ów, ale poza nimi dodano jeszcze na przykład Gargoyle's Quest 2, czyli zapomniany nieco spin-off Ghosts and Goblins. Inne kolekcjonerskie skarby to chociażby Zombie Nation, zryty japoński shooter, w którym latamy odciętym samurajskim łbem i celnym splunięciem burzymy jakieś niewinne miasto, albo Time Diver Eon Man, czyli ninja gaidenowaty platformer ukończony w 1993 roku, a wydany w nakładzie 250 egzemplarzy dopiero 17 lat później. Jest też na przykład Zen Intergalactic Ninja, platformówka w rzucie izometrycznym, na którą również trzeba wydać sporą garść dolarów. Pozwólcie, że zanim przejdę do deseru, wymienię jeszcze kilka innych fajnych produkcji, które można tutaj znaleźć. Blaster Master. Gra, która bardzo mi się podoba w sekcjach z czołgiem, ale która zniechęca mnie do dalszego pykania, kiedy tylko załącza się widok z lotu ptaka. Bleh. Ale czołg spoko. Castlevania 1 i 2. No, chyba nie trzeba przedstawiać. Dwójka jest pojebana, ale jedynka to prawdziwy klasyk. Nawet taki hater Pegaza jak ja to przyznaje. Devil World. Posrana wariacja na temat Pac-Mana, której nawet moja zaprzedana szatanowi dusza nie ogarnia. Że co, smoczek z Bubble Bobble napierdala w diabła krzyżem? Wysoce pojebane. Czyli fajne. Ikari Warriors 3. Już dwie poprzednie części były dość dupowate, ale dopiero w tej twórcy odkryli, jak ostatecznie spierdolić gameplay. Otóż spluwy dostajemy tylko okazjonalnie, a lwią część gry tłuczemy się na pięści. Cytując klasyka, to byłaby dobra gra, gdyby tylko nie była tak do dupy. Power Blade 2. Platformowa w stylu Mega Mana z jakimś przyszywanym kuzynem Duke Nukema w roli głównej. Dla samego intra warto luknąć. Vice Project Doom. Kolejny platformer, tym razem kojarzący mi się pod kątem gameplayu z Castlevania. Choć klimat jest tu zupełnie inny, przywodzący mi na myśl raczej lata 90. i narodziny zafascynowania Japonią i anime wśród największych nerdów spośród nas. Totally Red. Czy można przejść obojętnie obok tytułu, który można przetłumaczyć jako totalnie w dechę?
W Japonii gra jest znana jako skromny, magiczny Jacek, ale szykując wydanie na zachodni rynek, upstrzono ją amerykańskim slangiem z lat 90., więc każdy anglofil będzie miał tu niezłą bekę. Gorąco polecam wygooglowanie skanów instrukcji do tej gierki ubaw, lepsze niż przy oglądaniu Parkera Lewisa. It's pure rock and roll, man. Sama gra to taki trochę Mega Man, choć zakres ruchów naszej postaci przywodzi mi trochę na myśl Metroida. Ano właśnie, Metroid. Powód, dla którego w ogóle kupiłem ten cartridge i tego złoma, żeby go na nim odpalić. Tak, proszę Państwa, oto składak na Pegasusa, na którym jest Metroid. Teraz tylko muszę spiąć poślady i przejść go szybciej od retrosektora. Jak ja mu zazdroszczę tego poradnika. Ale przygody Samus to tylko mój osobisty faworyt spośród prawdziwej elity tego kartridża. Wszystko dzięki błogosławieństwom bateryjki zainstalowanej w obudowie. Dzięki niej aż 35 tytułów może korzystać z jakiejś formy zapisu. Czy będą to kody w Metroidzie, czy prawilny zapis w Zeldzie, to dzięki bateryjce konsola nie resetuje ich po wyłączeniu. Co działo się niestety z save'em Kirby'ego na karcie 151. Tym samym nie tylko umożliwiono w miarę normalne przechodzenie tych kilkunastu perełek, ale przede wszystkim w ogóle umożliwiono im obecność na kartridżu. I to są właśnie te gierki dla konesera. Jeden z najlepszych produkcji, które ominęły nasze bazary, a które pozwolę sobie teraz wybiórczo przedstawić. Obie części The Legend of Zelda. O ile do drugiej mnie średnio ciągnie, tak jedynkę to generalnie wypadałoby kiedyś ukończyć. Głównie dlatego, że jest to druga z największych jeszcze niezgłębionych przeze mnie serii zaraz po Metroidach i za którą chciałbym się po ich ukończeniu zabrać. Tak jak w przypadku Samus, nie jestem pewien, czy zdzierży oryginał i czy nie lepiej od razu zacząć od Link to the Past, ale jak mnie kiedyś znajdzie, to przynajmniej mam pod ręką. Kirby's Adventure. Jedyna słodka, kolorowa platformówka na Pegasa, której mimo usilnych starań nie potrafię nie lubić. Głównie przez to, że mimo switaśnej oprawy ma naprawdę ciekawe mechaniki, z całym tym zasysaniem przeciwników i przejmowaniem ich mocy. Fajne to. I ta muzyczka. O mamo, dlaczego to tak mimowolnie wpada w ucho? Maniac Mansion. Słynna przygodówka od Lucasfilm, która 30 lat temu wywindowała ich na największego konkurenta z serii online. Warta uwagi choćby dla samego faktu, że to jeden z niewielu point and clicków na Pegasa, ale będąc szczerym, to chciałem mieć pretekst do pokazania tego. Don't miss Maniac Mansion from Lucasfilm Television. See it tonight only on the Family Channel. Jestem chyba ostatnim człowiekiem na Ziemi, który dowiedział się, że w 1990 roku wystartował sitcom na podstawie gry i w dodatku utrzymał się na antenie aż 3 sezony. Nie wiem jakim cudem, bo wydaje się strasznie padaczny, ale kto tam wie hamburgerów. Tak czy inaczej, gierkę warto odpalić choćby po to, żeby usmażyć chomika w mikrofalówce. A skoro już jesteśmy przy przygodówkach, to mamy tu trylogię Macintoshowych point and clicków od Icom Simulations, przeniesionych na NES-a przez Kemco. Deja Vu to detektywistyczna opowiastka w noirowych klimatach, Shadowgate to zwrot w stronę fantasy, zaś najciekawszy według mnie Uninvited to klasyczny nawiedzony dom i tym samym jeden z niewielu horrorów na Pegasa. Biorąc pod uwagę, że wszystkie te gry w wersjach oryginalnych były czarno-białe, to wersję na konsolę można chyba uznać za jedne z pierwszych w historii remasterów. Albo remake'ów, jak to woli, nie wiem. Fazanadu. Gra nieco podobna do drugiej Castlevanii, ale zrobiona jakby z większym pomyślunkiem. Ludzie w miastach dają sensowne wskazówki, nie ma tego debilnego przeskakiwania pomiędzy nocą a dniem, a na ulicach i w karczmach można spotkać kolesi jarających jointy. Ty, daj bucha! Jest też levelowanie, kupowanie przedmiotów, powolne uzbrajanie się do ostatecznego pojedynku, krótko mówiąc, twój kombinowania jak na platformówkę. I bardzo dobrze, im bardziej platformówka się różni od Marianów i Soników, tym lepiej. Might and Magic. Pierwszoosobowy RPG na Pegasa? Prędko, cytat z Ghostbusters. Dogs and cats living together, mass hysteria. Sorry, ta wersja jest do dupy, ale po prostu musiałem pokazać, że tu jest. Fani RPGów zresztą generalnie powinni być zadowoleni. Znajdą tu bowiem nie tylko takie tytuły jak Willow czy Crystalis, ale też pierwsze trzy części Final Fantasy. Waszym niesionym brwiom podpowiadam, że i owszem, na tym kartridżu jest kilka gier z wrzuconymi fanowskimi tłumaczeniami na angielski, tak więc nie trzeba przedzierać się przez krzaczki. I właśnie dwie korzystające z tego produkcje
tworzą razem z Metroidem trójce tytułów, które ciekawią mnie z tego zestawu najbardziej. Pierwsza to Earthbound. Niedoszły klasyk od Nintendo, który otoczony jest takim kultem, że ja pierdolę, że się tak skromnie wyrażę. Czemu niedoszły? Ano dlatego, że w swoim czasie ukazał się tylko w Japonii pod oryginalnym tytułem Mother, a w pełni przygotowana do wydania edycja amerykańska nigdy nie trafiła do produkcji. Wszystko dlatego, że przekierowano wysiłki na promowanie sequela, Mother 2, który finalnie trafił do Stanów jako Earthbound. Tutaj może niektórym zacząć kręcić się w głowie, ponieważ amerykański Earthbound na SNES-a był tak naprawdę drugą częścią serii, a gra, która znajduje się na moim kartridżu, znana jest wśród niektórych jako Earthbound Zero, mimo że logika podpowiada, że to SNES-owa gra powinna nazywać się Earthbound 2, nieważne. Ważne, że o ile nie znoszę JRPG-ów, tak czuję, że od tych mógłbym jakoś się z tym gatunkiem obwąchać. Ciekawi mnie choćby setting, nie śmigamy tu po jakimś świecie fantazy, tylko po amerykańskich przedmieściach w latach 80. Intrygujące. Największą bombą jest jednak Sweet Home, 8-bitowy protoplasta Resident Evil. Według wielu, pierwszy survival horror w historii. Mi kojarzy się trochę z grami typu Ultima, ale co ja tam wiem. Ważne, że to chyba najkrwawsza gra, jaką można odpalić na Pegasusie. Jest to po części adaptacja filmu Kiyoshiego Kurosawy i kto wie, czy nie jest przy tym najlepszą NES-ową ekranizacją. To znaczy famicomową, bo w Stanach oprócz fanowskich przetłumaczonych reprodukcji Sweet Home się nigdy oficjalnie nie ukazało. Przeraża mnie trochę podchodzenie do tej produkcji, bo zawsze nie znosiłem gier z tego typu gameplayem, ale jako miłośnik horroru, wiecznie poszukujący ciekawych tytułów, które mnie nie postraszyły za dzieciaka, czuję do niej masochistyczną miętę. Myślę, że jest już jasne, że to faktycznie jest kartridż dla koneserów, dla ludzi, którzy chcą od swojej konsoli czegoś więcej niż tylko kilka rundek w tanki. Ale czy jest to najlepszy kartridż na Pegasusa? Cóż, no, tego niestety nadal nie. Nadal nie jest to kartridżowa perfekcja. Zacznijmy od tego, że mimo dość pokaźnego zestawu klasyków, kilku gierek mi tu po prostu brakuje. Nie ma 1942, Aliena Trójki, a pierdoły typu Galaga czy Kung Fu można było spokojnie podmienić na Prince of Persia albo na... albo na Cage chociażby. Ale to nie jest niestety największy problem. W niektórych grach natkniemy się na utrudniające życie lub wręcz uniemożliwiające grę glitche. W Ikari Warriors 2 wciśnięcie Select sprawia, że gra dostaje pierdolca. W Over Horizon tło dostaje czkawki. Za to w Bionic Commando, skądinąd w świetnej platformówie, użycie mapy przenosi nas do glitchowatego piekła. Kolorki wariują, plansza się pieprzy, nie da się grać. To pewnie robota tego typa z Fazanadu. Ale i to niestety nie jest największym grzechem tej składanki. O największą zgryzotę przyprawi was niestety bateryjka do save'ów. Problem jest taki. Kartridż obsługuje tylko jeden zapis. Możesz grać w Zeldę ile chcesz. Możesz resetować konsolę, możesz ją wyłączyć i wrócić do gry po tygodniu. Ale jeśli choćby uruchomisz jakąś inną produkcję korzystającą z save'ów, to automatycznie nadpisze twój postęp w Zeldzie. Jest to, no nie będę ściemniał, jest to mocno do dupy. Już pomijając to, że chyba każdy lubi trzymać na pamiątkę swoje save'y z przechodzenia gry, to czasem po prostu po kilku godzinach tyrania w jakąś produkcję ma się ochotę na trochę odmiany. Jakimś tam rozwiązaniem jest wydrukowanie sobie listy gier i omijanie tych, które wykorzystują bateryjkę, no ale to trochę takie powracanie do wypisywania gier markerem. Niby mało kto w połowie Final Fantasy stwierdza, że nagle pogra sobie 10 godzin w dwójkę tak dla odmiany, ale obawiam się, że przypadkowe skasowanie save'ów przytrafi się w którymś momencie każdemu posiadaczowi tego kartridża. Jeśli jednak będziemy się z nim obchodzić ostrożnie, to uważam, że można go pod pewnymi względami uznać za najlepszy kart na Pegasusa. Niektóre z gier na nim zawartych są niemal nie do zdobycia w wersji oryginalnej, inne korzystają z dobrodziejstwa fanowskich tłumaczeń, jeszcze inne to żelazne klasyki, z którymi nawet mi trudno dyskutować. Najważniejsze zaś, że znajduje się tu multum produkcji mało znanych polskim graczom, a które moim zdaniem zasługują na uwagę i zainteresowanie. Moja rada brzmi więc tak. Kupcie sobie te ponad 100 w jednym do przechodzenia gier na poważnie oraz ten 150 w jednym do okazjonalnego popykania. Zwłaszcza, że uzupełnia te najlepsze gry wideo o kilka ciekawych produkcji. Ale jeżeli chcecie, żeby na waszej półce stał tylko jeden Pegasusowy kartridż, to ten będzie doskonałym wyborem. Tymczasem dziękuję wam wszystkim za oglądanie, żyjcie retro i szczęśliwie.